jest! Co?! Ile ty masz dni? No, dzień dobry widzowie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chcę zrobić coś totalnie powalonego. Będziemy otwierać prawdopodobnie przez godzinę albo dwie godziny nowe jajka właśnie w Pet Simulator X i będziemy starać się zdobyć jak najlepsze nowe pety. Na samym starcie widzowie oczywiście możecie zrobić łapę w górę, suba z dzwonem oczywiście. Tutaj macie zwycięzców poprzedniego konkursu na pety, jeśli chcecie pety również zgarnąć, to właśnie wystarczy zostawić lajka, suba i komentarzyk o treści chcę peta, 5000 łap w górę. To kolejny odcinek jutro widzowie, dlatego myślę, że warto zostawić, żeby było więcej kontentu i tak dalej. Tak czy siak, słuchajcie, w tym momencie, jak widzicie, mamy dosyć dużo tych nowych coinów. No, powiem wam, że naprawdę jest ich dosyć sporo. Ze względu na to, że mamy ich 5 bilionów, prawie do 6. Wychodzi na to, że generalnie będziemy mogli otworzyć trochę dużo właśnie tych nowych skrzynek. I szczerze, bardzo chciałbym wcelować w właśnie tego peta, albo żeby zdobyć tego bifikala. Jako, że widzowie, jak już dobrze wiemy, nie opłaca się po prostu otwierać tych złotych, ze względu na to, że to zabiera dużo pieniędzy i tak dalej. Bardziej opłaca się właśnie te, głównie ze względu na tego Game Passa, który po prostu powoduje, że możecie dropnąć ze zwykłego jajka po prostu złote albo tęczowe, no to po prostu będziemy sobie otwierać te skrzynki z full boostem. W sensie, myślałem, że będziemy je otwierać przez dwie godziny, ale myślę, że jednak nie będziemy tego robić aż tak długo, ale wiem na pewno to, że zbierałem te coiny przez około 3 dni. Dlatego serio, widzowie, docenienie w postaci lajka i suba jest naprawdę mega mile widziane. Tak siak, słuchajcie, pora odpalić boosty, zobaczymy ile nam tego wyjdzie, zobaczymy jak to będzie schodzić. Super lucky, ultra lucky. Aha, ale głupio zrobiłem widzowie, bo chciałem sobie najpierw przeliczyć. Dobra, trudno, będą nam busty lecieć widzowie. Trudno się stało, najwyżej stracimy trochę pieniędzy. Ja generalnie widzowie będę chciał sobie wszystko obliczyć w kalkulatorze. No mamy trochę tych coinów. 5, 900, 900. No tutaj możemy po prostu wpisać 5, później wpisać 900, później wpisać 900, a później wpisać 200. A nie, Boże, co ja zrobiłem? I teraz dzielimy sobie to przez ile będziemy to dzielić widzowie? 12,5, okej. No i słuchajcie widzowie, w takim razie wyjdzie nam, że... albo źle liczę, albo że otworzymy 4720 skrzynek. Dobra widzowie, w takim razie nie ociągając się, przygotujmy się na tą nową aktualizację i po prostu ustawmy sobie tutaj wszystko. Basiki wywalamy, no i w takim razie lecimy. Zobaczmy jak nam będą te coiny po prostu spadać w dół. Myślę, że chwilę to może potrwać, ale rzeczywiście może nie aż tak bardzo długo. Myślę, że rzeczywiście uda się nam widzowie zrobić tak, żeby po prostu, o! Żeby po prostu sobie wykraftować tych petów giga dużo. Na kolejną aktualizację ze względu na to, że po prostu no widzowie potrzebujemy ich bardzo dużo, żeby nasz ekipunek był znacznie... O! Okej! Okay. No nie, no powiem wam, że to już... Już się dobrze zaczyna, już się dobrze zaczyna. Będziemy mieli S totalnie do zrobienia sobie kolejnego peta, który będzie miał 6-7 baniek, więc powiem tak, myślę, że dosyć spoko się nam tutaj uda to wszystko zrobić. I po co ja otwieram przed update'em, tuż przed update'em te wszystkie rzeczy? Ze względu na to widzowie, że ja sobie na farmie dużo coinów teraz, znaczy tych coin boosterów i tak dalej. I po prostu, wiecie, chcę zrobić coś takiego, że sobie najzwyczajniej w świecie odpalę i na tych nowych petach po prostu podropię właśnie jak najwięcej tych coinów, bo jak to wiadomo, później będzie nowa skrzynka i tak dalej. No i spoko, ale myślę, że te pety ze skrzynki nie oddadzą mi właśnie siły tych, które możemy mieć właśnie w tym momencie. O, co? Czy Freli? Czy tu jest prawdziwy Freli? Bo wiecie, ostatnio w ogóle Freli stracił konto w Robloxie i został skakowany. Nie wiem, czy wiecie, ale tak, chyba to jest prawdziwy Freli w ogóle. Tak, to jest Freli prawdziwy. Więc w takim razie, Freli, gratulacje. Ja, on siedzi w ogóle na Discordzie. Ej, nagrywam teraz, stary, ale gratuluję odzyskania konta. No właśnie, dziękuję, udało się. No, dziękuję serdecznie, dzień dobry. No, odzyskałem, jest! Słuchajcie widzowie, nie wiem co tam się działo, bo Freli nagrywał o tym odcinki, ale... O, jakie dropy mocne! Ale pewnego dnia przychodzi, słuchajcie, do mnie smutny i mówi: kurde, faja, no słuchaj Filip, bo tutaj coś się zesrało, coś się... Kurde, no kolejny epic S! Coś się zesrało i no do dupci sytuacja, bo nie mam konta i nie mam jak grać w Robloxa i tak dalej. I odzyskał widzowie, udało się, a już jakby Roblox ile cię segował dni? Tam 4-5 dni chyba to odzyskiwałeś, 5 nie? 5 dni widzowie. Konto, 5 dni, słuchajcie widzowie, w karcie na górze tutaj, jak macham tą myszką, się takie i pojawiło i teraz się... O! Dobra, Golden Blue Red Dominus. Kozacko, widzowie. Wyświetliło się teraz taki, wiecie, taka karta. I to jest karta właśnie z filmikiem Freliego, z wyjaśnieniami, co się stało, więc ej, jak chcecie sobie zobaczyć więcej po prostu, co tam się stało z tym jego kontem i tak dalej, kolejny epik, to widzowie sobie tam wbijcie i po prostu obejrzyjcie, bo myślę, że warto, bo ja sobie tak, też... Tak, zapraszam. O kurde, kolejny epik! Nie no, stary, ja powiem ci, że ja się przygotowuję na update tutaj z widzami, no i generalnie sytuacja jest taka, że no,
te pety są totalnie, totalnie dowalone. W sensie, ja zaraz naprawdę będę miał takie OP pety, że mi się wydaje, stary, że no chyba będę miał jakieś fajne rzeczy do oddania niebawem, więc po zgaszeniu tego filmu coś czuję, że chyba sobie będziesz musiał nagrywanie odpalić, będę po prostu cię bawił w rozdawnictwo, bo... Czy ciebie ktoś okradł w ogóle w tym Pet Simulatorze, jak zawaliliście? Powiem ci coś ciekawego, dobra? No, czy okradli cię? Coś, co szokuje ciebie i szokuje widzów. Nie, ale mam od cholery więcej triple coinów i triple damage'u. Jakby ktoś zbierał moje daily rewardsy. Co? Tak. O, kolejny epik. Naprawdę? Ale to jest powalone. Ktoś jakby kolejny epik zbierał i wychodził. Ej, ale to nie ma sensu przecież. W sensie, może to mieć sens, bo może gość, wiesz, miał takie, że o, przejąłem sobie konto, no, może sobie pogram na nim, o, tutaj jakieś pety już mam, no to może pozbieram sobie, bo mi się przyda, jak będę chciał pograć więcej. Nie wiem. Nie, masakra, naprawdę. Nie wiem, co się stało. O, dobrze, że uzyskałem. Ale w ogóle też, Filip, mam dla ciebie przykrą wiadomość, no mogę ci w sumie powiedzieć na odcinku Co się stało? O, epik. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale obecnie jest jakiś potężny wiatr. No, jak to nagrywamy, jest taki wiatr. Nie wiem, w czwartek, widzowie, nagrywamy ten odcinek, może kojarzycie, ale no był właśnie wiatr taki, no, dosyć solidny. Filip, czy kojarzysz na tarasie, że stoi twoja makieta do przycisków? Nie, no nie mów, że coś się z nim stało. Powiem ci, że już jest w połowie rozdupiona. Z Szymkiem ją przestawiliśmy trochę, żeby wiatr w nią mniej wiał, ale no, jest trochę rozdupiona mocno. Popuszczały zawiasy, ścianki popuszczały, wszystko się chwieje jak cholera. Przycisk jeden odpadł. O nie, ale do no, dupy, widzowie. Sytuacja. Słuchajcie, widzowie, 4000 zł wydałem na te przyciski. Może kojarzycie z tego odcinka, który wam się teraz wyświetla. Na główny kanał on był, nie, może oglądacie główny kanał, może nie. Ale no, te wichury teraz, no to tak unlucky trochę, no kurde, no. Nie wiem, myślisz, że uda się to jakoś naprawić, czy coś? Tak, na pewno, podjedziemy do budowlanego, kupimy zawiasy, musimy kupić jeszcze wkrętarkę i damy radę. Dobra, to na S, bo to jeszcze trzeba odcinki z tego nagrać, żeby to, no, wiesz, trzeba, zwróciło. Trzeba. Ale dobrze, o! Kolejny epik, widzowie, no niestety, kurde, no tak już się dzieje, straty są, no ale inni ludzie stracili domy i tak dalej, niektórzy widzowie nawet, no życie potracili przez tą wichurę, więc no myślę, że prawda, to, no, że ja makietę straciłem, to jest najmniejszy problem, to prawda, wiecie, widzowie, 4000 zł, można powiedzieć, trochę rip, ale myślę, że przez to, że chłopaki też chcą z tego korzystać i gdzieś tam wszyscy chcemy nagrać jeszcze z tego odcinki, to we trzech nam się uda na S to ogarnąć, na spokojnie, widzowie, ja jeszcze będę musiał w ogóle wrócić do domu i kolejny epik, więc mam nadzieję, że mnie nie zmuchnie, widzowie, z hulajnogi elektrycznej, jak będę wracał po prostu, bo może być przykro. Może być grubo. No. Dobra, widzowie, słuchajcie, mam tyle tych petów już w tym momencie, że ja naprawdę chcę jak najwięcej dzisiaj, widzowie, zrobić. To będzie dłuższy odcinek, bo ja chcę dużo zrobić. Ogólnie to wygląda tak. Ja powiedziałem widzom, że tryhard mode teraz odpalam, bo muszę pety przywalić, takie solidne, bo update halloweenowy już niedługo i po prostu on będzie totalnie kozacki. Epiki za epiki wypadają, by the way. Do tego potrzebuję naprawdę mocnych petów, żeby uzbierać coiny na te pety, bo z tymi moimi aktualnie, wiesz, ja jestem w stanie sobie zarobić dużo tych coinów i jest okej, nie? Ale, no, jestem w stanie zrobić 3 razy więcej w tym samym czasie, jeśli po prostu, wiesz, będę to robił trochę lepiej, no nie? Więc myślę, że dosyć spoko opcja, żeby po prostu wziąć i poprzytryhardować troszeczkę, nie? Bo... Bardzo dobrze, Filipek, bardzo dobrze. Jak chcecie więcej dłuższych odcinków, to pamiętajcie, żeby napisać chcę dłuższe, to ja wam mogę czasami wrzucać, widzowie, odcinki, nie wiem, półgodzinne, 20-minutowe, czy nie wiem, obiecałem kiedyś, że zrobię 40-godzinny odcinek z Pet Simulatora, więc widzowie, zostawiajcie lajki, to ja pomyślę, bo ja mogę zrobić 40-minutowy, albo 50, albo godzinny odcinek, ale nie wiem, czy to ma sens, ale no, możemy po prostu coś pomyśleć na ten temat. A propos tego guzika, co odpadł z makiety, to on gdzieś jest, czy już się nie znalazł? Leży chyba, jest. A. Gdzieś go widziałem, raczej nie odleciał. Okej, dobra. Miejmy nadzieję, że wywieje cały syf, który mieliśmy na balkonie. Powiem tak, ja w tym momencie jestem w stanie upgrade'ować swoje pety dwukrotnie. Co? 2 epiki w jednym dropie, okej. Ej, pięknie, super. Co, kolejny? No nie, no to jest jakiś, nie wiem, widzowie, to jest jakieś niepojęte. Co, kolejny, co jest? Nie wiem, to jest jakieś powalone totalnie, stary, nie? A już ty otwierasz za 12,5 czy za 113? Za 12,5 bardziej się opłaca, bo mam tego Game Passa, wiesz, powalonego. No jasne, że bardziej się opłaca. W ogóle lepiej się tak opłaca, bo matematycznie to wychodzi lepiej, wiesz, procentowo. Ta, no, oj, i Rainbow kolejny, widzowie, Axelot.
No bo ja wiesz, rainbowy dropie i tak dalej, nie? Więc... Wiem, bo no, to jest... Tak. Ten Game Pass robi robotę. Robi robotę potężnie. Dobra, ogólnie tak, widzowie. Powiem wam, że ja myślę, że naprawdę zrobimy tak potężny upgrade, tylko przy okazji będę musiał wydać bardzo dużo robuxów na to wszystko, więc... A zostawcie tego suba i lajka, żeby po prostu film leciał, kanał leciał i żeby się zwróciło. Ok, dzięki. Zróbcie. Dziękuję serdecznie. Ostatnie, widzowie, pety. Otwieramy sobie i lecimy wszystko ulepszać sobie. I to ulepszanie myślę, że po prostu... O, kolejny... Nie, no to jest z tymi rainbowami, widzowie, to naprawdę mamy niesamowite szczęście. Powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że aż tak nam to będzie lecieć po prostu, bo... No myślałem, że może być gorzej, a jednak się okazuje, że będzie dosyć solidnie. Kolejny epik, widzowie. Widzowie, a ja muszę was przeprosić, ciebie Filipek też, ale mam obecnie spotkanie do studia i muszę iść. Dobrze, miłego studiowania, wariacie. Dziękuję, do potem, pa, pa. No więc, widzowie, właśnie tak to wygląda. Słuchajcie, ogólnie to teraz tak. Mamy ostatnie coiny i będziemy musieli je po prostu sobie, no, poużywać do końca. Już chce się tak, wiecie, na zero zrobić po prostu, żeby no nic tu więcej nie było, bo... O kurde, myślałem, że rainbow tutaj będzie. Bo nie chcę już tych coinów, widzowie. Ja chcę po prostu, żeby, wiecie, było dużo tych petów. O! O! Co jest? Co? Mifikaj, widzowie! Ile ty masz... Powiem, widzowie, tak. Nie jest on może jakiś silny, ale ma to... Ale... Nie no, widzowie, to jest jakieś powalone, ty. Biorę sobie tego Mifikala. Szkoda, że nie mogę z niego zrobić od razu jakiegoś rainbowa czy coś. Szkoda. Naprawdę bardzo mi szkoda, widzowie, ale mamy Mifikala wreszcie. Wreszcie, widzowie, dostaliśmy Mifikala. Najpotężniejszego aktualnie peta możliwego. Co prawda musielibyśmy go jeszcze poulepszać, ale no mamy go, słuchajcie, mamy go. W tym momencie, widzowie, myślę, że najlepiej będzie mi się po prostu udać do shopu i po prostu polecieć do plazy, no bo w tej trading plazie będę miał wszystko pod ręką, widzowie, więc po prostu lecimy do trading plazy i musimy sobie wszystko pofizować. Dobra, widzowie, jesteśmy już na miejscu w takim razie i ja sobie tutaj lecę. Generalnie tak, czy w ogóle te VIP-y mamy do odebrania tutaj jeszcze raz, czy... Nie, dobra, te VIP-y to są te same. Dobra, ogólnie to tak, widzowie. W tym momencie musimy udać się do... Tutaj mamy upgrade'y, tutaj mamy robienie goldów, więc słuchajcie, widzowie, w takim razie na speedzie zróbmy sobie goldy właśnie z tych petów. Przede wszystkim, bo musimy ich mieć jak najwięcej, bo potrzebujemy sobie zrobić po prostu jak najwięcej rainbow właśnie tych dominusów, bo te dominusy, widzowie, no one są dosyć mocne, więc myślę, że dosyć spoko opcją jest po prostu je sobie trochę poulepszać. Teraz spróbujemy na 63% i uwaga, no i się zesrało, widzowie, więc dobra, słuchajcie, w takim razie przyspieszam wam proces robienia tego, bo z tym nam trochę zejdzie. Dobra, słuchajcie, w takim razie skończyliśmy całe fuzowanie na goldy i trochę tego było, widzowie. Aczkolwiek mamy trochę więcej tego wszystkiego, więc myślę, że naprawdę z tym wykręcimy dosyć potężne rzeczy. Zobaczymy jeszcze jakie. No jeśli chodzi o dominusy, to nie wiem, czy warto ryzykować, widzowie, 63%. Raczej nie bardzo, ale tutaj myślę, że poklikać totalnie S, widzowie. Akurat jeśli chodzi o robienie rainbowów po prostu z tych tutaj axolotów, to wiecie, mamy tutaj dosyć duże pole do popisu, bo po prostu mamy ich dosyć sporo, a z nich będziemy robić kolejne rzeczy, więc potrzebujemy po prostu mieć ich nieco więcej. Potrzebnych ich mi jest no minimum 20, 25, może 30 tych rainbow, więc nie wiem po prostu jak się to uda, ale myślę, że i tak zrobimy jakiś progres. No widzowie, myślę, że cały czas progresujemy do przodu i tak dalej, ale mi się ten Mifikal podoba w ogóle, nie? Więc no powiem tak, jest ciężko, ale mogło być, widzowie, ale się zlogowało, ale mogło być, widzowie, gorzej. Dobra, lecimy w takim razie tutaj dalej. No i słuchajcie, w takim razie mamy już trochę naszych rainbowów. Nie wiem, ile nam starczy, tak na dobrą sprawę, ale rzeczywiście ich kilka mamy, więc teraz wystarczy sobie podejdziemy i wszystko ładnie pofuzujemy. Teraz podbijamy sobie, widzowie, tutaj. A nie, nie tutaj, co ja gadam w ogóle? Gdzie się fuzuje? Halo, halo, tu jest fuzowanie? Nie, tu jest upgrade'owanie, halo. Gdzie to, widzowie, jest? Ty, czekajcie chwilę. Proszę powiedzieć mi, tu jest upgrade'owanie, tu jest to. Tutaj, widzowie, fuzowanie. Dobra, let's go w takim razie. No i słuchajcie, standardowo, widzowie, po 5 po prostu axolotów, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać tego jednego konkretnego peta. Gdzie on jest? Tutaj. Nie, czekajcie, czy to jest ten?
Nie wiem, widzowie, co się stało w tym momencie. Czekajcie chwilę. Halo, co się dzieje, bany? Czy ja, widzowie, jestem głupi, czy ich się fuzowało po 5? Nie no, widzowie, na 100 pro po 5. No i mamy go, halo, ale gdzie jest tam ten wcześniejszy? Nie wiem, widzowie, gdzie są te wcześniejsze, ale no i tak jest okej, no ale mogło być lepiej. Gdzie są tamte, widzowie? No ja nie mam pojęcia, ale lecimy w takim razie fuzowanko i lecimy, słuchajcie, ostatniego fuza tutaj walimy. Let's go i mamy nowe pety w postaci właśnie tutaj takich dwóch, tutaj takich trzech. No i generalnie myślę, że teraz jest odpowiedni moment, żeby podejść do tego dużego tutaj obiektu. Tylko i wyłącznie po to, żeby te pety tutaj wpieprzyć na niby 5 dni, ale tak naprawdę to nie, widzowie, bo zaraz je wszystkie po prostu sobie będziemy wykupywać. Więc dobra, ładujemy tutaj wszystkie teraz. Sobie robimy jeden jeszcze. Tutaj jeszcze myślę, że z dwa możemy wstawić, widzowie, bo co nam szkodzi. Wydamy trochę robuxów, ale no na biednego nie trafiło, widzowie, więc myślę, że możemy po prostu gdzieś tam się wykosztować. Akurat chyba nam starczy na te wszystkie pety, więc myślę, że spoko opcja. Więc w takim razie bierzemy sobie tego peta. Teraz sobie bierzemy kolejnego, opłacamy. Zaraz wszystkie odbieramy i po prostu ja już sobie dalej będę po prostu w nich robił jakieś statystyki, bo myślę, że należy się, żeby trochę podboostować je, bo jak nie zrobimy dobrych statystyk, no to widzowie będą mało biły, a jak będą mało biły, no to trochę to się mija z celem, co nie? Więc musimy jakieś super teamworki dowalić i tak dalej, więc pewnie będę sobie siedział z dobrą godzinę, żeby to wszystko rolować, no ale czegoś się nie robi dlatego, żeby moi wspaniali widzowie byli zadowoleni, że po prostu jest to wszystko ulepszane i że widać po prostu progres. Więc dobra, słuchajcie, widzowie, w takim razie robimy tak. A i ogólnie chciałem powiedzieć, że ja wiem, że są youtuberzy, którzy robią lepsze statystyki na petach ode mnie i ogólnie mają lepsze te pety i są lepsi w ten tryb, ale no ja nie biorę od ludzi rzeczy za darmo, od widzów i tak dalej. Ja z widzów nie ściągam, więc wszystko, co zdobyłem teraz, to zdobyłem sam. Wcześniej tylko mi Puzon pomagał, jak po prostu gdzieś tam, wiecie, we wcześniejszych, że tak powiem, epizodach gry i tak dalej, ale teraz, no wiadomo, wszystko cisnę sam. Więc słuchajcie, widzowie, odbieramy w takim razie i otrzymaliśmy, uwaga, 3, 2, 1, peta, o... Ej, one jakieś słabsze mi się wydają. Co ja zrobiłem? Coś spieprzyłem, widzowie. Coś chyba spieprzyłem, widzowie. Miało być to, a mi wyszło coś innego. Czy ja coś zepsułem, widzowie? Czy ja naprawdę jestem dzisiaj aż tak zamulony, że ja wszystko zepsułem? No, nie zmienia to faktu, że w tym momencie otrzymaliśmy 5 petów po 6 baniek, więc jakby zdublowaliśmy sobie dosyć mocno to wszystko, więc możemy sobie na przykład tego wywalić, możemy sobie wywalić tego, tego, tego. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Ciebie też wywalamy. No i słuchajcie, w ten sposób sobie poulepszaliśmy troszeczkę nasze jednostki, nasze zwierzaczki w Pet Simulator X. Słuchajcie, ja teraz, widzowie, udaję się po prostu na tutaj, jakby... No tutaj po prostu sobie będę stał i kręcił. Wy zejdźcie sobie tam na dół, zostawcie lajka, zostawcie suba. Jestem trochę zmęczony, więc po prostu idę, widzowie, zgasić wszystkie światła, pozamulać i popatrzeć po prostu, co się dzieje za oknem, bo dzieje się bardzo dużo, więc trzymajcie się i do następnego razu. Hej!